Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara i dzisiaj zagramy sobie, moi drodzy, w Krausker. Jest to giereczka, moi drodzy, twórców It's Not Me, It's My Basement, które mi osobiście podobało się bardzo i z tego, co widziałem po komentarzach, ocenach i wyświetleniach, to również i wam. Cześć, ziomeczku, tutaj na tym screenie jesteś zachwycony, super szczęśliwy, ale domyślam się, że nic dobrego cię dzisiaj nie spotka, ponieważ jest to, moi drodzy, horrorek. Ale okej, zobaczmy opis. Gra podąża za młodym chłopcem imieniem Rio, to pewnie jest ty, Mysiu Pysiu, podekscytowanym zbliżającym się świętem plonu w swoim rodzinnym mieście. To będzie jego pierwszy raz. Nigdy wcześniej nie był w stanie iść na jedno, ponieważ zawsze zaczynał się po godzinie policyjnej. Ale wkrótce zobaczy, dlaczego nigdy nie wypuszczano go na noc. Czyli będą się dziać jakieś w nocy bardzo złe rzeczy. Mysiu Pysiu, Rio, tak? Rio, ten uśmiech to ci pewnie szybciutko zniknie. Ale zanim jednak zaczniemy, i nie będę teraz żebrać o lajki, to czy jak chcecie, to możecie zostawić tego kciuka w górę. Ale mam mega fajną informację, coś, o co pytali się od bardzo dawna, a mianowicie serwer Discord. Moi drodzy, wrócił serwer Discord, więc możecie śmiało wbijać, integrować się, tworzyć memy, ponieważ za niedługo, jak powstaną jakieś fajne właśnie memiki na Discordzie, to pociśniemy sobie również z jakimś odcineczkiem z memów związanych z kanałem, coś, czego też bardzo długo nie było. Zatem, Mysiu Pysiu, tak ty, mówię do ciebie, masz tam na dole serwer Discord i wbij, zróbmy bardzo dużą aktywność, zróbmy tak, żeby już dzisiaj było bardzo dużo ludzików. Ja w was wierzę, może na przykład takie 500, takie 1000 ludzików jakby wbiło. No zróbmy super aktywność na tym serwerze Discord, będzie fajnie, ale już dla Rio za chwileczkę nie będzie fajnie, siema. Pozbieraj największe dynie na południowo-wschodnich grządkach. Przegoń wszystkie ptaki i zobacz z tą Hailey. Okej. No, dobra, następnie wróć i ustalimy, co dalej. A ty, tatku, co w tym czasie będziesz robił? Posiedzę tu i odpocznę. Dobrze, tatkę. Muszę w końcu oszczędzać siły na święto zbiorów. Nawet tyczkę magii nie możesz użyć dla mnie? Ten jedyny raz? Wybacz, Rio. Wiesz, że muszę oszczędzać moje magiczne siły. Po prostu chcę, żebyś wydupił z chaty i jak najdłużej, żeby cię nie było, Mysiu Pysiu. O to chodzi. Jeśli je zużyję na pomoc na farmie, to nic nie zostanie na święto zbiorów. Nie, po prostu chcę się pozbyć dzieciaka. Jesteś moim małym czempionem. Poradzisz sobie, prawda? No chyba, że... He? He? Co jest? Tak, jestem czempionem. Już znikam. Nie wiem, co tam będziesz robił z mamkę przez najbliższe 6 godzin, ale nie będzie do wieczora. Popatki, zrobię to. W końcu już to zrobiłem. Możesz na mnie liczyć, tatkę. Zrobię to w mgnieniu oka. Szybciej niż rzucisz jakikolwiek czar. Haha, też tak myślałem. To raczej tatkę się nie spodobało, skoro tatkę chce się ciebie pozbyć. Jeśli zapomnisz, co trzeba zrobić, to po prostu zapytaj. Już się biorę do roboty. Dobry chłopiec, po tym wszystkim mam dla ciebie kolejne zadanie. Tak, nie ma odpoczywanka. Więc nie zapomnij wrócić, jak skończysz. Dobrze, tatkę, nie ucieknę raczej. Jasne. Spierdalamy! A, nie mogę jeszcze się ruszać. Dobra, tatkę, nic nie mówiłem. Dobra, tatkę, bo ja zapomniałem, co mówiłeś. Ja ptaki miałem łapać. Halo, to mój dom, nie twój. Dobra, widzowie, bierzemy ptaki, chowamy je. Mnie nie przestraszysz, młody. Wow, ty mówisz. Co brałeś, Rio? No i co z tego? A no nic, to znaczy spotkałem sporo mówiących ptaków po prostu. Czemu tak podejrzanie kręcisz się wokół mojej farmy? Wydupiaj z farmy, a jak nie, to będziesz dzisiaj dobrym obiadkiem. To jest dziwne, nie sądzisz? Słuchaj, młody, próbuję ci pomóc. W jaki sposób, Mysiu Pysiu? Coś złego nadchodzi. Co nadchodzi złego? Ale co? Nie możesz się doczekać święta zbiorów, prawda? Tak, czemu pytasz? Ktoś chce je zrujnować, okej? Bardziej niż możesz to sobie wyobrazić. Ale co to ma wspólnego ze mną? Ale myślę, że jeśli będziesz ostrożny, to wszystko będzie dobrze. Dobrze, będzie okej. Czemu mi to mówisz? Bo dzieciaki takie jak ty potrzebują lepszego zrozumienia niebezpiecznych sytuacji. No ale nawet niektórzy dorośli nie rozumieją, że niektóre ptaki są za duże, by je wystraszyć. Ale tutaj młodym Rio steruje stary Urhara, wszystko będzie dobrze. Ale jesteś tylko małym ptakiem. Zamknij się, ale miej oczy otwarte, młody. I trzymaj się z daleka od lasu, jasne? Dobra. Jak skończymy zadanie, idziemy do... Znaczy... Co? Co tam, Olesie, mówiłeś? Oby to było nasze ostatnie spotkanie. Bądź ostrożny. Nie chcesz, byśmy znowu się zobaczyli. Okej. Ptaku, chodź. Będziemy tutaj robić super obiadek. Mniam.
To już wszystkie ptaki. Mam coś jeszcze do zrobienia? To jest dobre pytanie. Czy to? Bela siana. Nie, bela siana nic. Dobra, zobaczmy sprawy. Coś z dyniami chyba chciał. Malutka dynia jeszcze nie gotowa. A, chyba mam zebrać gotowe dynie. Nie gotowa do zebrania. To duże dynie chyba mam zebrać. Nie mogę zebrać. A może mogę? Pokaźna dynia. No patrz, gdybym nie był taki silny, to miałbym problem z podniesieniem ciebie. Dobra, widzowie, zbieramy dynie. Tutaj mamy pomarańczowe, są najlepsze. Nie mów innym dyniom, że to powiedziałem. Dobra, jeszcze dwie nam zostały. Pyk, pyk, pokaźna dynia. Byłaby świetną dynią na lampion w Halloween. Bądź na ciasto dyniowe. I tutaj jeszcze jedna nam została. Jakaś ty idealnie okrągła. Wszyscy by się o ciebie pobili. To chyba największe dynie na tym polu. Coś mi jeszcze zostało? To jest dobre pytanie, myślę, Pysiu, ale chyba nie. Ej, tatkę! Zrobiłem! Nie ma już tutaj czasu z mamką. Zbierz największe dynie na pół. No to zrobiłem, przegoń wszystkie ptaki. Zobacz, są... A, Hailey! Po wszystkim wróć do mnie, jasne, jasne, jasne. Kim jest Hailey? Ty jesteś Hailey? O nie, Hailey! To jest Hailey, widzowie. Ptaki znowu dobrały się do twojej słomy. Nie martw się, naprawię cię. Boję się jej. Nie wiem, boję się strachów na wróble. Od razu lepiej. Oj, Hailey, nie jesteś najlepszym strachem, co nie? Co jeszcze mam zrobić? Nie mów jej tak, nie mów jej tak. Jeśli tutaj była informacja o tym, że w nocy dzieją się dziwne rzeczy, to nie mów Hailey, że nie jest straszna. I to chyba wszystko, ale nie no. Skoro naprawiam Hailey, to ona powinna mnie lubić, nie? Powinienem wrócić do taty i powiedzieć, że skończyłem. Tatkę! Siema, skończyłem, nie ma czasu z mamkę. Tato, skończyłem, już szybki jesteś. A no tak, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. No dobra, co tam jeszcze chcesz ode mnie? Masz, spakowałem kilka małych dyń. Zanieś je do biblioteki. Chcą nimi udekorować okna. Dobra, powiedz mi, w którą stronę. Znasz drogę, no właśnie tak. Pewnie to zielony budynek przy wejściu na główną ulicę. Dobra, a którędy idzie się na główną ulicę? Z przodu mają wystawionych dużo żółtych dyń. Dobra. Ale powiedz lewo, prawo, góra, dół. No, jesteś bardzo mądrym chłopcem, Rio. No pewnie mógłbym sam zająć się samym gospodarstwem. Haha, spokojnie. Co jakiś czas nadal zaplątujesz się w wężu do podlewania. Bo jestem mały. Ale zaniosę te dynie. Trzask, prask. Tego chyba nie powinienem był czytać. Pozdrów ode mnie, bibliotekarzy. Dobrze, dobrze, tatkę, ale mogłeś mi powiedzieć, kuwa, idź do dołu, albo idź na górę, albo idź w prawo. Bo w lewo nie możemy. A on tutaj? Nie. Tutaj nie. To idziemy w takim wypadku w prawo. Ej! Ej, bibliotekarze! O, dynie! Ale to nie tutaj chyba. Dobra, to idziemy na górę. To jest chyba główna droga. Tupu, 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 widzowie. Rio, proszę, nie odchodź za daleko. Ja nie wiem, tatkę, gdzie bibliotekarze. Szukam ich. Dobra, czyli tam nie możemy, widzowie, wychodzić. Tam jest chyba las. Tam chyba złe rzeczy się dzieją. Ej, a może serio na dole? Czekajcie. Tupu, 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 Rio. Idziemy. Tutaj? Może tu, serio? Ej, jednak tędy, dobra, dobra, dobra. Ej, kim ty? Ej, widzowie, to są postaci z tej. It's not me, it's my basement. To jest mamkę, to jest ten lekarz. Wspaniale jest być na jesień. Prawdziwa rozkosz. Siema, Embry. Cześć, Rio. Ej, to jest ta dziewczynka. I oni się znają. Ładne ubranie, wyglądasz, jak to się mówi, modnie. Dzięki, własnoręcznie wybrane. To jest... Ma pani świetny gust, pani Oliver. Dziękuję. Czy to jest mamkę... tej koleżanki? To ona już nie żyje. Dzień dobry, Rio. Jak się miewa twój tatkę? Dobrze, dobrze, świetnie. Przygotowujemy się na święto zbiorów. Dlatego jesteście w mieście? Nie, przejeżdżaliśmy obok, ale skoro święto ma miejsce, to zostaniemy na kilka dni. Widzę, że jesteś z mamą i doktor D. A gdzie twój tatkę? Szuka kogoś do naprawienia wozu. Zepsuł się, gdy wjechaliśmy do miasta. Przynajmniej mamy święto do celebrowania, czekając na naprawę. Tak, powinniście częściej wpadać do miasta, tak żeby święta. Brakuje mi cię. Mi ciebie również, Rio. Może pewnego dnia razem gdzieś pojedziemy. Może. Oj, bez nas? Wy nie żyjecie. Tęsknilibyśmy za wami. Jej, Embry, dlaczego ty możesz mieć trzech rodziców? Mam szczęście, hehe. I to jakie. Rio, mówisz coś? Nie, nie, tak sobie myślę. Do zobaczenia podczas święta miłego dzionka. Dobra, siemaneczko, tutaj mamy ludzi bez twarzy, nie podchodzimy do nich. O, librarii, to chyba to. O, ogrodnicze sprawunki. Kurwa, to nie librarii?
Wpadasz tu czas... Dobra, ja przeczytałem tam librari, widzowie. Okej, okay, nieważne. O, dynie, librari. Dobra, to będzie to, widzowie. Okej, okay, jesteśmy. Raz jeszcze dzięki, Rio. A, to już wszystko? Żaden problem. No, to teraz wracamy do tatkę. Tatkę! Mógłbyś pójść do domu, ale kilku twoich przyjaciół jest w mieście. Nie chcesz się z nimi przywitać? W dupie ich mam. No dobra, no to nie mam ich w dupie. Dobra, przyjaciele! Ty, koleżanko, Necrotari, to prawdopodobnie jakaś postać też z innej gry tego twórcy, jak nie mam. Hej, Rio! Rio, jak dobrze cię widzieć. Dzień dobry, pani Mafuma. Podoba mi się twój sweter. Dziękuję, jesteś uroczy. Rio, Rio, szliśmy na obiad, dołączysz do nas? Będzie nam bardzo miło. Jedzonka darmowego nigdy nie odmawiam. To strasznie miłe, ale mam kilka spraw do załatwienia dla taty. Powiedz tacie, że się przedłużyło. Jedzonko darmowe. Oj, nie mógłby sam się tym zająć? Byłoby super, jakbyś z nami zjadł. Ja też chcę. Niestety nie, w czasie święta zbiorów. Głupi jesteś, Rio. No wiesz, nie może chodzić, tatkę. Czekaj, serio? Myślałem, że wiesz. Dlatego zawsze się unosi nad ziemią. Myślałam, że robił to dla zabawy. Nie, używa jakiejś dziwnej magii do lewitacji, by się poruszać, coś w tym stylu. Ale kiedy święto zbiorów się zbliża, to oszczędza całą magię na pokaz fajerwerków dla wszystkich. Właśnie dlatego nie rusza się dużo, by zaoszczędzić tyle magii, ile to możliwe. I dlatego ja mu zawsze pomagam, by się nie nadwyrężał z błahych powodów. To chyba ma sens, ale uda nam się razem spędzić czas podczas święta zbiorów, prawda? Pewnie tak, jasne. Jestem tak strasznie podekscytowany, to będzie tak naprawdę moje pierwsze. Niemożliwe. Serio? Czy ty nie mieszkasz tu? Jakim cudem nigdy nie byłeś na żadnym? Czy ono nie jest coroczne? Pamiętam, jak tu przychodziłam ze znajomymi, zanim cię poznałam. Jest, jest. Ja po prostu jestem zawsze w łóżku przed wschodem słońca. Że co? Trochę wcześniej. Wiem, ale praca na gospodarstwie jest męcząca. Poza tym tatkę mówi, że noc potrafi być niebezpieczna. Ale też już mówi, że jestem wystarczająco duży, by stawić czoło nocy. Więc jestem podekscytowany, by być na zewnątrz w nocy. I to podczas święta zbiorów. Będzie czad. W takim razie nie mogę się doczekać tam ciebie. Ja też. Dobra, czy tam mamy kogoś? Puste ławki. I pustka, pustka. Dobra, widzowie, to chyba poznaliśmy już tutaj wszystkich kolegów i ludzi bez twarzy. Człowieku bez twarzy, czy mogę... Nie, człowiek bez twarzy ma mnie gdzieś. Mogę jeszcze z posągiem chyba pogadać. Posąg ku czci bogini Lucjany. Lucjana jest boginią natury. W noc zbiorów jej kielich wypełnia się światłem księżyca. W zamian za tak wytrawny napój Lucjana obdarowuje wszystkich obfitymi zbiorami. Cóż, prawie twój dzień, Lucjano. Nie mogę się doczekać, by świętować święto zbiorów z tobą. Światło księżyca musi być pyszne. Dobra, widzowie, to chyba wszyscy. Wydupiamy do domu. Tatkę, zrobiłem! Co się dzieje? Niebo jest takie ładne. No, piękne. Tatkę, jestem. Nie mogę się doczekać, gdy ujrzę zachód słońca na własne oczy. To zaiste, zapierający tak w piersi widok. Ja wcześniej mówiłem o mamkę. Coś mi się wydaje, że mamkę nie ma. Po święcie zbiorów możesz siedzieć tu ze mną każdego wieczoru, jeśli będziesz tylko chciał. To brzmi przyjemnie. Muszę czekać aż do święta zbiorów. Nie mogę już teraz go oglądać z tobą. Myślę, że noc święta zbiorów sprawi, że będzie to wyjątkowe wydarzenie. A chciałbym, by twoje życie było pełne wyjątkowych wspomnień. Nie zgodzisz się ze mną? Chyba masz rację. Jak było w mieście? Biblioteka pokochała dnie? Nie wiem, był ciemny ekran, a później podziękowali. Chyba tak. O tak bardzo, nikt byś nie zgadł. Spotkałem Embry oraz Necrotari. Naprawdę? To wspaniale. I jak było? Z Embry była mama. I doktor D. Tak, jak się mama miewa? Zabawne, to samo zapytała ciebie. To bardzo miłe. W każdym razie, przejeżdżali przez miasto, kiedy zepsuł się ich wóz. Jest naprawiany, więc zostaną w mieście na święto. Wspaniale. Nie, że zepsuł się ich wóz, oczywiście, ale cieszę się, że będziesz mógł spędzić z nimi znowu czas. O tak, Embry jest cool, uwielbiam, gdy jest w mieście. A Necrotari? A tak, tak, też była ze swoją mamą. Zaprosi mnie na obiad, ale powiedziałem, że potrzebujesz pomocy na farmie. Oj, nie musiałeś. Widzisz, nie musiałeś, było nażreć się. Przecież bym ci pozwolił, zawsze wracasz do domu na czas. No, wiem, mimo wszystko, lubię jadać obiad z tobą, tatkę. To bardzo miłe. Jesteś uroczym dzieckiem. Tatkę? Mogę cię o coś zapytać? Oczywiście. Widząc wszystkich z ich mamami dzisiaj, zastanawiałem się. Powiesz mi kiedyś o mojej? Rio, już o tym rozmawialiśmy, czyż nie? Nie masz mamy. Stworzyłem cię używając magii. Ze słomy oraz kosmyku moich włosów. O. A to nie możesz Ashley tak obudzić, jak ona tam miała?
Jedyna różnica pomiędzy tobą a... właśnie. Nie Ashley Hailey. Jest taka, że ty potrafisz mówić. Ciągle tak mówisz. Naprawdę myślisz, że w to uwierzę? Wszyscy mówią, że jesteś potężny, ale nawet ja nie uważam, że mógłbyś władać taką magią. Nigdy nie słyszałem, by ktoś został ożywiony przy pomocy magii. Myślisz, żebym nie podołał? Jak umiesz, to pokaż. Chcę to zobaczyć. Nie, dzięki. Jedno dziecko mi wystarczy. Okej. Czy mam coś jeszcze do zrobienia przed zachodem słońca? Potrzebuję trochę grzybów do eliksiru, który muszę zrobić, ale one są tylko w lesie. Jutro po nie pójdę. Ale tato, co z twoją magią? Myślałem, że musi się oszczędzać. Dobra, to idziemy jutro. Znaczy nie, to idziemy dzisiaj. Ja idę sam. Tatki, idę do lasu. Mogę trochę użyć na spacer do lasu na godzinkę. Mógłbym je zebrać. Tato, wtedy ty nie musiałbyś się o nie martwić. Nie chcę, byś to robił. Ja pójdę. Las jest niby... Dobra, cicho bądź. Dam radę. Steruję stary Urhara. Chodzą słuchy, że zła wiedźma tam mieszka. Podobno zjada dzieci. Dobra. Ale ja ze słomy jestem. A akurat, założę się, że ta wiedźma, o której ludzie mówią, jesteś ty. Nie żartuj tak, Rio. Nie podoba mi się to spojrzenie, tatkę. Tak, tatkę, nie patrz tak. Przepraszam, tatkę, nie chciałem. Naprawdę nie przejmuj się tym. Jutro po nie pójdę. Wszystko w porządku. Nosek mnie swędzi. Dobra, i tak idę. No i? Kocham cię. I love you too, tatkę. Dobra, już prawie czas na łóżko. Chodźmy do środka. Jutro będę miał dla ciebie kilka rzeczy do... No jak zawsze, tatkę. Chodźmy. Uśpimy cię i widzimy się. Jak to uśpimy mnie? Co ty... Co? W porządku. Tato już śpi. Bez problemu. Znajdę te grzyby. On sam mówił, że jestem na tyle dorosły, by poradzić sobie z jakimkolwiek niebezpieczeństwem w noc. No i dobrze. Na pewno będzie pod wielkim wrażeniem... Albo się wkurwi. Coś czuję, że się mega zirytuje. Że mogę samemu iść po grzyby. A on nie będzie... Musiało marnować na to magii. Idziemy po grzyby. Las jest tuż obok domu, więc nawet jeśli się zgubię, to będę blisko. Jedynie potrzebuję lampion. Nie wiem dużo o nocy, ale wiem, że się wtedy robi ciemno. Podobno bardzo ciemno. Ale kiedy tatkę musi widzieć w ciemności, zawsze zabiera ze sobą stary lampion. Nawet nauczył mnie, jak go używać. Powinien być. O, jest. A teraz muszę po prostu bardzo cicho wymknąć się z chaty. Tak? Wow, co jest? To jest noc? Tak, ciemno jest. To jest takie dziwne. Skoro to jest noc, to tam u góry musi być księżyc. Tak, to jest księżyc, kolego. Dokładnie tak. I co mu się dzieje? Co to? Moje ręce, słoma. Co się mi stało? Tatę! Mówił, prawdę? Wiedział, że jeśli bym wyszedł, to bym to zobaczył. Naprawdę jestem strachem na wróble, ale ja nie rozumiem. Zawsze mówił, że byłem strachem na wróble, nawet gdy mu nie wierzyłem. Myślałem, że żartował. A więc to nigdy nie miała być tajemnica. Czemu mi nigdy nie pozwalał wychodzić w nocy? Dziwne. Czuję się inaczej, ale mimo to nadal sobą. Nie ma na co czekać, pójdę po te grzyby. Mamy tu ptaszora gadającego. Hej, młody, głupiś? Hej, to znowu ty. Co tu robisz? Nie powinieneś być w wózku? Skąd wiesz? Powinieneś wrócić do domu. Wiedźma, o której mówią, to nie żarty, tak? Po prostu idź do domu, młody. Tak zrobię, tylko najpierw muszę zebrać kilka grzybów dla taty. Oby prędko. Dobra, idziemy po grzyby, widzowie. He? Co to był za hałas? Co by się ze słomą stało? Krwawie słomą. To ja? Nic nie poczułem. Ja jestem cały ze słomy? Rozumiem, to dlatego pewnie nie wolno mi było wychodzić. Gdyby ta dziura była większa, wszystko mogłoby mi z nogi wylecieć. Nie, wszystko jest dobrze. Tatkę i tak wkrótce miał mnie wypuścić w noc święta zbiorów, więc na pewno uważa, że jestem wystarczająco duży, by zadbać o siebie. Coś mi się wydaje, że przez to, że wyszedłeś teraz, pysiu, to ty już nie będziesz kidoskiem. Albo może tatkę wiedział, że jeśli wyjdziesz pierwszy raz w noc świętozbiorów, to będziesz nawet w nocy kidoskiem, czy coś w tym stylu. A teraz popsułeś wszystko. Po prostu wcisnę słomę do środka, pokryję błotem, a gdy wrócę do domu, zaszyję. Taki plan gotowy. Potrafię sobie poradzić w nocy i z tym też. Nawet tatkę tak uważa, prawda? Okej, idziemy dalej. Tupu, co to jest? Nie odchodź za daleko. Okej. Przeczytajmy sobie kolejny znak. Ej, tam krzak się rusza, idę do niego.
Las jest niebezpieczny, 6 się wiedźmy, która tu żyje. Dobra, 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 tu się krzak rusza. Tupu, tupu, tupu. Czy to jest grzyb? Zwykły krzak. To nie jest grzyb, widzowie. A tutaj? To twoje znaki ostrzegawcze. Za tym znakiem mieszka niebezpieczna wiedźma. Lepiej zawróć. Nie mogę do niej? Nie mogę do niej przejść się. Dobra, ale tam mamy ptaszora. Ej, ptaszor. Czekaj, tędy? Ptaszor. Gdzie grzyby? Śledzisz mnie? Pff, nie. Po co miałbym to robić? Nie wiem, wcześniej wydawałeś się martwić o mnie. Masz o mamy, jeśli tak myślałeś. Po co więc tu jesteś? Nie jestem, właśnie odlatuję. No to popadki. Idziemy dalej grzyba szukać. To jest kamień, czy to jest grzyb? To jest kamień, widzowie. Na ziemi leży pół koszuli, wygląda na rozerwaną. Przypomina mi to sytuację, gdy porwałem koszulę wspinając się na drzewo. Na pewno... Tutaj powody były podobne. Na ziemi leży stary plecak. W środku jest pusty. Plecak jest zerwany. Chyba ktoś uznał, że nie warto go naprawiać. Ale czemu nie został zabrany do domu? O, buciki te znalazłem. Na trawie leży para starych butów, jakby i właściciel został z nich wyrwany. Jak to możliwe? Chodzenie po lesie bez butów musi być bolesne, prawda? O, są grzyby. Ty, co ty chcesz? Wydaje się, że znalazłeś grzyby. Wydaje się, że ty znalazłeś je przede mną. Mogliśmy po prostu razem ich szukać. Możesz już wziąć swoje grzyby i po prostu iść do domu? Tak, tak, idę, o co tyle hałasu? Idę, bierę grzyby, mam je. To nie było takie trudne. Co to było? Jakby drzewo upadło. Mam, czego szukałem, więc teraz po prostu wrócę do domu. Proszę wiedźma, proszę się uspokoić. Pizzy, 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 no właśnie, o nie, nie ma drzewa. Ten hałas, to pień upadł? Jak ja teraz wrócę do domu? Co to było? Kto to był? To wiedźma. To czym ty jesteś, odejdź? Ty jesteś? Mały chłopiec, strach na wróble, to coś nowego. Ej, ona serio wygląda jak tatkę. Proszę, nie zjedz mnie. Mam tylko słomę. I nie może wrócić? Skąd przyszedł? Zabrakło ścieżki? W takich sytuacjach most może okazać się pomocny. O, a dziękuję ci. Milutkie. I proszę bardzo. A dziękuję. O, jaka kochana. To ja pójdę... Idź tam podziękować. A ja pójdę podziękować, widzowie. Myślicie... Powinieneś udać się... No dobra, to nie mogę podziękować. Dzień dobry, tatkę. Dzień dobry, synku. No patrz, dobre wiadomości, he? Okazuje się, że nie muszę iść po grzyby. Dlaczego? Zajrzałem do szafek i mam kilka z samego przodu. Byłem pewien, że się skończyły, ale pewnie jakoś się przeoczyłem. A, no właśnie, oj, tato, tato, za słabo szuka... Czy się nie przyznajesz, wyszedłem? No dobra, więc to są te, które potrzebujesz? Tak, mam wszystko. Widzisz, mówiłem, że nie masz się o co martwić, a to byłem ja, tatkę, to ja byłem. W każdym razie, co mam dzisiaj zrobić? Zrób belę siana z mniejszych stosów na polu na północnym zachodzie, przegoń więcej ptaków i zobacz, są hajli. Dasz radę? Spoko, spoko. Jeśli zapomnisz, to śmiało pytaj. Jak skończysz, to zgadaj do mnie, dobrze? Dobra, czyli tutaj jest to siana. Trochę to dziwne po moich odkryciach ostatniej nocy. Nie będę o tym myślał za dużo. Dobra, ciśniemy te stosiki siana. O, tu są ptaszory. Dobra, przeganiamy ptaszory. Najpierw te niegadające przegońmy. Dobra. I ty, Mysiu, Pysiu, co powiesz? Bardzo głupio postąpiłeś wczoraj w nocy, młody. Ej, to znowu ty. Życie ci niemiłe? Mówisz o wiedźmie? Przed nią chciałeś mnie ostrzec z tamtego dnia? Nie musiałeś. Ona była miła. Pomogła mi wrócić do domu, ponieważ nie miałeś czego chciała. He? Byłeś tylko materiałem i słomą. Jaki jest sens w zabijaniu głupiego stracha? Nie rozumiem. Jasne, że nie, bo po prostu jesteś dzieckiem, więc bądź dobrym dzieckiem i nie wymykaj się po nocy. Dobra, dobra, ptaki, papa. Coś jeszcze muszę zrobić? U Hailey sprawdzić, co tam. Siema, Hailey. Hailey wydaje się dzisiaj jakaś dziwna. Słoma jest na miejscu, ale... Do zobaczenia później, Hailey. Co jeszcze miałem zrobić? Wszystko, wszystko. Idziemy porozmawiać z tatkę. Tatkę! Siema. Skończyłem. Wspaniale, wiedziałem, że dasz radę. Hej, tatkę. Tak, synu? Opowiedz mi o wiedźmie, tej z lasu. Przepraszam, czy wystraszyłem cię wcześniej, gdy o niej wspomniałem? Nie masz się czym martwić. Rio, mimo iż mieszkamy blisko lasu, to ona nie może się zbliżyć do nas, czy też do miasta. Naprawdę, dlaczego? Ta wiedźma to nie jest zwykła wiedźma. Ona jest też wroną. Dlatego mamy tyle strachów, nie wiesz tego? Ej, a to nie jest tak, że to... Ta gadająca wrona to wiedźma? W takim wypadku pomagają strzec nas przed złymi duchami. A w tym... Przed paskudnymi starymi wronami. Naprawdę? Czemu zawsze muszę przeganiać ptaki samodzielnie? Pewnie dlatego, bo sam jesteś najlepszym strachem, jakiego mamy.
No i to ma sens, jak tak teraz mówisz do niego. No tak, jestem dość niesamowity, ale... Więc naprawdę istnieje wiedźma, która mieszka w lesie i na pewno wiemy, że jest zła? Nawet jeśli by była dobra, ja bym o tym nie wiedział. Jeśli dasz mi wiarę, to sami nigdy nie widziałem. Może to po prostu stary zabobon. Albo to oznacza, że strachy wykonują dobrą robotę. W sumie... Ale chyba się tym nie martwisz, prawda? Powiedz, że ją widziałeś. Nie, 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 to znaczy... Sam to się nigdy nie... No i po co kłamiesz, tatkę? Więc chyba wszystko jest tak, jak ma być. Jeśli nie masz nic przeciw, mam jeszcze kilka rzeczy dla ciebie do zrobienia. No jasne, tatkę. Jak sam powiedziałeś, możesz na mnie liczyć. Na początek. Co tam? Co na po... Tatę śpi? Co jest? Nie daj się zwariować, Rio. Co miałem? Co? Muszę ją ponownie spotkać. A, dobra, czyli zrobiłem już wszystko, co chciał. Ja muszę jej podziękować za wczoraj. I skoro ona nie może przyjść do miasta, to ja pójdę do niej. Będzie dobrze, tak jak wczoraj. Znalazła mnie bardzo łatwo, więc nie może mieszkać daleko. Dobra, widzowie. Idziemy spotkać się z wiedźmą. Co chcesz mi powiedzieć, ptaszor? To znowu ty. Czy nie mówiłem, żebyś został w domu? Nie, jesteś moim tatkę. A tak? A co by on powiedział, gdyby cię teraz widział? No właśnie, tak też myślałem. Już jestem na zewnątrz i tak. Po prostu chcę jej podziękować za wczoraj. To wszystko. Gdybyś tylko został w domu, to nie byłoby problemu. Cóż, a ty? Wydaje się, jakbyś nigdy w nocy nie był w domu. Wszystko jedno. I tak mnie nie posłuchasz, prawda? Dobrze więc, idź sobie, nie zależy mi. Ale nie mów, że cię nie ostrzegałem. Dobra, dobra, ptaszek, będzie dobrze. Idziemy podziękować wiedźmie, ale to już w kolejnym odcineczku. Tutaj sobie zakończymy dzisiejszy filmik Mysie Pysie. Jeśli odcineczek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. I pamiętajcie również, żeby wbijać właśnie na Discorda, tak jak was informowałem na początku odcineczka. No i widzimy się niebawem w kolejnym odcineczku z Krausker. Dobrze chyba? Tak, dobrze to przeczytałem. Krausker. Myślę, że giereczka na takie 2-3 odcinki. Osobiście podoba mi się fabułka. Jestem bardzo ciekaw, co tam się poodwala później, bo na pewno się coś poodwala dziwnego. Tymczasem trzymajcie się i papatki, papa.